Do końca tygodnia potrwają utrudnienia dla ruchu aut przy Głogowskim Rynku. Na wschodniej części tej ulicy trwają prace remontowe nawierzchni. Kostka brukowa odskakiwała pod kołami aut, wystawały studzienki, nawierzchnia wymagała więc poprawy, będzie wypoziomowana. Koszt tego cząstkowego remontu to około 10 tysięcy złotych. W związku z tym remontem cząstkowym wprowadzono zmianę w ruchu aut. Ruch skierowany jest bezpośrednio przed ratusz. Kierowców prosimy o dostosowanie się do zmian. Tak jak powiedziałam na początku, do końca tygodnia powinno wszystko wrócić już do stanu poprzedniego.